Dzień dobry, witam Was z pokładu Embraera 170. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o bateriach w samolocie, akumulatorach. Są dwa, nie tak jak w większości samochodów jeden. A przy okazji pokażę Wam, jak samolot się włącza. Zaczynamy od tego, że musimy właśnie przełączyć na panelu sterowania instalacją elektryczną przełączniki w tryb auto. I wtedy samolot zaczyna się budzić do życia. Włączyliśmy właśnie do pracy dwie baterie. W tej chwili systemy samolotu będą się testowały. Jest tutaj masa komputerów, o tym też kiedyś opowiem. I czekamy do momentu, kiedy wyświetlą się pierwsze komunikaty i włączy się sygnał dźwiękowy. Wtedy będę mógł włączyć GPU, czyli Ground Power Unit, źródło zasilania zewnętrznego z ziemi. A jeżeli chodzi o same akumulatory, tak jak wspomniałem, są dwa. Pierwszy z nich jest tutaj pod nami, pod podłogą kokpitu w przednim przedziale awionicznym, a drugi jest za tylnym bufetem, my to nazywamy w budzie psa. Jest to taki szczątkowy tylny przedział awioniczny. Włączyły się komunikaty, możemy je wygasić i włączyć zewnętrzne źródło zasilania. I teraz samolot już w pełni budzi się do życia. Oczywiście zanim wszystko się obudzi, minie trochę czasu, zawsze trzeba mu ten czas dać. Akumulatory są dwa. Napięcie w akumulatorach znamionowe to 22,8 V. Każdy akumulator składa się z 19 cel i jest w takiej stalowej skrzyni. Akumulator może pracować w temperaturze nawet do 70 stopni Celsjusza. Temperatura akumulatorów jest do podejrzenia, bo każdy akumulator ma dwa czujniki temperatury. Możemy podejrzeć temperaturę na stronie synoptycznej elektrycznej. I tutaj jest informacja, akumulator numer 1, 28 V, 12 stopni Celsjusza, a drugi 28,6 V i też 12 stopni Celsjusza. Bateria numer 2 jest wykorzystywana do uruchomienia APU, czyli Auxiliary Power Unit, nazywanego APO. Jest to silnik turbinowy, który jest zamontowany najczęściej w ogonie samolotu. Tak jest w przypadku Embraerów 170 i 190 i to jest takie pomocnicze źródło zasilania w energię pneumatyczną i elektryczną. Jeżeli chodzi jeszcze o akumulatory, wspomniałem, że mają limit temperatury do 70 stopni. Jeżeli coś złego z nimi się będzie działo, będzie informacja na ECAS-ie, czyli Engine Indicating and Crew Alerting System. Ten Crew Alerting System właśnie zadziała w ten sposób, że wyświetli się informacja o przekroczeniu temperatury w akumulatorze. Co jest niezwykle ważne, akumulatory podłączone są do tak zwanych gorących szyn. Nazywa się to hot battery bus. I z tych gorących szyn zasilane są pewne urządzenia w samolocie. Co jest niezwykle ważne, zasilane są z niego gaśnice. Tutaj mamy panel instalacji przeciwpożarowej. Teraz nie będziemy się w to wgryzać, ale trzeba pamiętać o tym, że nawet jeżeli wszystko w samolocie jest wygaszone, to właśnie do tej gorącej szyny podłączone są gaśnice, więc jeżeli bylibyście gdzieś kiedyś zaproszeni do samolotu i chcielibyście się pobawić fajerłapką, jeżeli włączycie gaśnicę, to ona się włączy pomimo tego, że napięcia nie ma. Jest też w samolocie takie zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora. Jeżeli wyłączymy zewnętrzne źródło zasilania albo to źródło zasilania ulegnie awarii, samolot będzie stał tylko z włączonymi akumulatorami, jeżeli przez 5 minut będzie taka sytuacja, to wtedy włączy się modulowany sygnał dźwiękowy. Ten sygnał będzie nadawany z takiej syreny, która jest zamontowana też pod nami w przedziale przedniego podwozia. Może ona być włączana przyciskiem przez kapitana albo pierwszego oficera. I jeżeli bateria będzie się rozładowywała, to również taki sygnał będziemy słyszeli na zewnątrz. Wtedy mechanik będzie wiedział, że trzeba wejść, czy ktoś z obsługi będzie wiedział, że trzeba wejść i przy wyłączonym zasilaniu zewnętrznym wyłączyć samolot. To wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je. Oczekuję też komentarzy
Oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.